A w dzisiejszym odcinku ogarniamy węgierski parkomat. Nic nie wygraliśmy, próbujemy opanować parkingi węgierskie. Do tego wszystkiego poprowadzimy wiadomości w głównym dzienniku, w wydaniu dziennika węgierskiego. Słońce zajdzie o 21.30. Kulonosz Boldnubi, Lenin Kuroton, Inmedire Apukcik, Mugadały Kesztult. I poznamy pewnego sympatycznego Węgra. Langosz Paprika Gulasz. Jono podkiwano, Szegesz Ena, Budapesz Retro, Muzeum Youngtimeros, Czaszto Moszto, Kartofle Buro. Youngtimeros. Łukasz, no? jak ci się podobają słoneczniki? Są Van Gogowskie takie, powiem ci. Strasznie. Pięknie rozwinięte. Sam Van Gogh by się tego nie powstydził. Nie. Nie. Szukamy bunkrów. Konrad, są bunkry? Nie, ale tak jest zajebiście. Kolejny dzień, kolejne muzeum. Teraz stwierdziliśmy, że pojedziemy do centrum Budapesztu, bo na internecie znaleźliśmy muzeum. Jak się nazywa to muzeum? Tak naprawdę to jest Budapeszt Retro. Na zdjęciach widać było, że są jakieś samochody, czyli stwierdziliśmy, że to będzie to, że zobaczymy to muzeum. Na jakiej to jest ulicy, Macieju? Łukaszu, Muzeum Budapeszt Retro mieści się, i tu uwaga, na ulicy Elmene i Gospond. O, właśnie. Pewnie tak się czyta to też. Najprawdopodobniej tak. Mój węgierski po tej wyprawie jest tak wspaniały, że myślę, że każdy teraz, jak wbije w Google, będzie od razu wiedział, o co chodzi. Szkoda, że nie ma z nami, bo gdzieś tam się zabałaganił nasz węgierski przyjaciel, bo na pewno on by powiedział dokładnie, jak to się wypowiada. Ale myślę, że jak wbijecie w nawigację Budapeszt Retro na tej właśnie ulicy, którą przed chwilką wspomniałem, to traficie tam bezbłędnie. Samochodem, metrem, autobusem. Szczególnie, że to jest muzeum w samym centrum. Ja tylko powiem tyle, że jak zresztą widzicie w filmie, jeżeli ktoś przyjeżdża oglądać to muzeum przez wzgląd na samochody, motoryzację, to rozczaruje się. To jest muzeum, które opowiada ogólnie o czasach słusznie minionych i pokazuje ogólnie wszystko. Tak, a pokazuje ogólnie wszystko, co się wtedy działo. Jest bardzo fajne, jeśli chodzi o organizację tego muzeum. Jest zresztą, widzicie sami, jest ładnie przygotowane. Wszystko. Bardzo interaktywne jest. Tak, bardzo interaktywne. Naprawdę jest co pooglądać, tylko jak mówię, nie możemy myśleć o tym, że jedziemy do tego muzeum, żeby zobaczyć motoryzacyjne aspekty, bo rozczarujecie się. Warto, ale patrzcie na to w ten sposób. No, w porównaniu do Retro Design, Budapeszt Retro jest zdecydowanie słabsze. No, znaczy, słabsze, jeżeli chodzi o samochody, o motoryzację, o to, co nas tak naprawdę interesowało. Tutaj bardziej jest życie w tamtych czasach, przedstawione interaktywnie, jak wyglądały trochę ulice, nie? Jak wyglądało właśnie, nie wiem, studio, jak kawałek stacji benzynowej, czy też widzimy tam mieszkanie odwzorowane. Tak. Dokładnie. Szczególnie fajna sprawa to jest ta symulacja samochodu, gdzie siadasz do prawdziwego samochodu i sobie jedziesz przez osiedle z tamtych czasów. Policyjną ładą. Jedziesz i patrolujesz. Tak. Budapesztańskie uliczki. Dzień dobry, jesteśmy... Przypadkowy wędrowiec. Jesteśmy tutaj pod interaktywnym muzeum w Budapeszcie. Ale nie wiem, co to jest za muzeum. Zapytamy się tego człowieka, co to jest w ogóle za muzeum. Langosz Paprika Gulasz. Jono podkiwano, Szegesz Ena, Budapeszt Retro, Muzeum Youngtimeros, Czaszto Moszto, Kartofle Buro. Youngtimeros. Youngtimeros. To dla nas. Youngtimeros. Zapraszam. Mówi, że nie zna, że po raz pierwszy tu jest i nie wie, ale, o co chodzi, Poczekaj, padło hasło. Youngtimeros, przepraszam. Youngtimeros. Youngtimeros. No jednak Youngtimeros, czyli musimy tutaj wejść. To zobaczymy tutaj coś. Czyli wchodzimy do środka. Polska? Tak, Polska. Polones! Polska, Polones! Lewandowski! Lewandowski! Wchodzimy.
Zapłaciliśmy bilety, one kosztowały około, ile zapłaciliśmy? Za trzy osoby 1600 forintów. Zobaczcie, jakie fajne. Ale ja myślę, że ten Zaporożec to jest dopiero wóz porządny. Zaporożec. Łukasz. Rosyjski sprzęt. Łukasz. Taki sam jak tam, bo w tamtym muzeum, tylko że to jest zdecydowanie lepszej formy. No, zdecydowanie, ale możemy tutaj zagościć na chwilę i porozważać na temat muzeum. No, będzie ciasno. Jak ma być? Zdecydowanie ciasno. Gdzie jest ciasno? Policja? Właśnie nie wiem. Nie. To jest Follow Me. To nie jest czasem Follow Me? To jest na wyścigach używają nie. go. Tutaj na Hungarorings używają go jako pojazd przed, jako safety car. Formułą 1. Co tu się dzieje? To jakieś mieszkania są. Nie? Co to może być? Dobra, to nie są mieszkania. To są jakieś miniatury. Ale całkiem ciekawe. A co tu jest? A, maska. No tak. Związek Radziecki zostawił w Budapeszcie sporo swoich gadżetów. No. Dlatego teraz nie mają czym walczyć. A tutaj mamy Rudego w wersji węgierskiej, gdyby ktoś chciał zobaczyć. Loszlo, Glaszlo. Świetnie mówi po polsku. Bardzo dobrze. Kolejny student. No. A tu jest słynna Fesza Badula, czyli Kupa. On jest psychicznie chory. O, to jest mój best friend. Gagarin. Ale poczekaj. Jednak myślałem, że tutaj coś dla ciała i dla ducha. Popatrzmy, jak ćwiczyli ludzie w latach 70. O, pięknie. Można było zęby stracić. W zdrowym ciele, zdrowy duch. A nie wygląda zdrowo. Mini kondi, to tu wójt coś. Z tobą. To był prototyp. O, zobacz, jaka piękna panonia. I to jeszcze z koszem. Wygląda jak ten samochód, który był w Muzeum Wiaśnicy Rozsielnej. Witamy ze studia rzeszowskich oldtimerów. Dzisiaj, jak już wiecie, jesteśmy w Budapeszcie i trafiliśmy do kolejnego muzeum. Spotkaliśmy przechodnia, który opowiedział nam, że coś tu jest takiego retro, więc postanowiliśmy pójść i zobaczyć. Ale widzimy samą nowoczesność w zasadzie. Telewizory, wszystko, pan kreska. No ale tutaj mamy też, proszę, jednak nie taka straszna nowoczesność, nie? Interaktywne muzeum w Budapeszcie, bardzo polecamy, bo naprawdę jest tutaj bardzo dużo fajnych gadżetów. Niekoniecznie motoryzacyjnych stricte, ale oprócz tego naprawdę możecie zobaczyć i przenieść się znowu w czasie. Bardzo fajne. Jeszcze jedna sprawa a propos dzisiejszej pogody, to nie przewidujemy w ogóle deszczu. 35 stopni w cieniu, słońce zajdzie o 21.30. Kulonosz Boldmobil, Lenin, Kuroton, in Medica, Akukicik, Mugadały, Kesztult. Augustingus Mancherder, Agos, Zusmus, Wilmedczor. Tyle. Zapraszamy dalej do odcinka. Ciąg dalszy nastąpi. O, usiądźmy sobie. Ale widzicie, tak naprawdę to dawniej było bardzo wygodnie. Nie tak jak teraz. Kanapy były wygodniejsze, telewizory były mniejsze. Były mniejsze, ale były fajniejsze. Telefon można było... Ale człowiek się cieszył z takiego kolorowego telewizora. A teraz jest to coś normalne. No i dokładnie. Były dwa kanały, nie trzeba było się zastanawiać. No, i sąsiedzi przychodzili do siebie wszyscy, żeby mecz oglądać. Okej, dobra, już ci daję. Do ciebie, bo w węgiersku gadają. Opowiesz coś o mikrofalówce? Mikrofalówka produkcji radzieckiej na podzespołach rumuńskich. Dedykowana na rynek budapesztański, węgierski, proszę zobaczyć. Niczym się w zasadzie nie różni. Jest wiele prostsza, w obsłudze. 5 minut nastawiamy, zamykamy przycisk ciach i robi się życie. Pięknie. Tu jest kawałek reaktora z Czarnobyla. Na 100%. I tyle.
A to jest Intermosz. Pi i Sigma, Mat Planeta. Co najważniejsze? Pierwszym człowiekiem na Księżycu nie był wcale Rosjanie, nie był Amerykanie. Longo Sredosz. Ale długo się o tym nie mówiło, to dopiero powoli teraz. Brawo! Brawo dla nich! Wołga. Spójrzcie, taką właśnie czarną wołgą straszyli rodzice dzieci. Swoich dzieci, jak nie chciały jeść, że przyjedzie po nich czarna wołga. Właśnie taka wołga. A ja bym chciał, żeby taka. Ja też. Teraz? Tak, no. Teraz byłaby to nagroda. Ja też bym chciał. Tak, dokładnie. To by było niezła nagroda. Jak widzicie, muzeum jest pełne różnych gadżetów, niekoniecznie samochodowych, bo samochodów to dosłownie jest kilka, czy nawet taki motorower jak Jawka. Kontynuuj. Ale myślę, że warto właśnie zobaczyć, chociażby przez ten tą ilość i tą otoczkę całą tego muzeum. Jest generalnie fajnie. Bardzo ładnie. Pięknie. Zaraz przejedziemy się, spróbujemy przejechać się taką piękną ładą, jak widać. Ładą. Tak, ale... Retro Drive. No i co? Jedziemy, czekaj. Dobrze, poczekaj, Jezu. Ja nie wsiadłem jeszcze. Dobrze, jedziemy, możemy już jechać? Tak. Pasy, panowie. Pasy trochę zabiją. To pojedziemy teraz. Tak. I ogień. O! Czujesz tą moc? No widzę właśnie, jest dobrze. Jest the drive. Czyli łady miały automatyczną skrzynię biegu w ogóle. Jedziemy pierwszą ładą, która miała automatyczną skrzynię. Przyjechamy, bo nas zabijesz. Przepraszam. O matko. No zaraz zobaczymy, jak ty pojedziesz. Dobrze, że nie wracam z tobą. No co szybko? O, maluch, patrz. No, tu maluch. Nie jeden, tu jest następny. Tak, ale sub zaraz będzie. No ja nie wiem, jak to... No i jedziemy. O, i teraz możemy jechać. Pięknie. Pęczysz, że... Jest hamulec chociaż? Jest. Jest, ale on gardzi. Jest hamulec, ale nie mamy takich potrzeby. Jeszcze dalej wyprostuj, bo zaraz tutaj... No nic, bo popatrz się, nic nie porysuje, jest bardzo ładna. Tam popatrz, jak jadą. Wyprzedź ich chodnikiem. Nie chodnikiem, może ktoś... O! Ale piłuje, kurde. No to maluchy, patrz, to wiadomo, zawali drogi. Bardzo się dzieje. Popatrz, co się dzieje. O, i ogień, i ręczny, i poszedł. Proszę, ktoś jest chętny do jazdy? Wiesz co, jest bardzo gorąco. Nie ma klimatyzacji w